Cześć wszystkim! Snow Point 7. Przeciąg Pillars of Eternity. Dobra. Musiałem sobie trochę poczytać. Bo nie miałem pojęcia, co zrobić z tym dzieciakiem, którego szukamy. A okazało się, że rozwiązanie cały czas się działo nam pod nosem. Jedyne co musimy zrobić, to wybrać naszą główną postać. I podejść do... Właśnie. Mamy kilka zaznaczonych? A, w sumie... Tak. Nie zauważyłem tej ikonki rozmowy. Właśnie, to jest Derin. Przed tobą leżą zwłoki młodego chłopca, częściowo pokryte piaskiem i wodorostami. Jego zesztywniałe dłonie zaciśnięte są na sztylecie. W pobliżu kręci się dusza. Zdezorientowana, zagubiona w nadmorskiej mgle. Sięgnij w stronę duszy. Sięgasz do duszy, która rzuca się na ciebie. Rozjarzona mgła uderza w powietrze wokół ciebie. Nie jest w stanie cię dotknąć, ale czujesz, jak emanuje słabym, niekontrolowanym gniewem. Już dobrze, chcę ci pomóc. Dusza migocze, zbliża się do ciebie z początku nieco bojaźliwie. Kiedy cię otacza, czujesz zachwyt, strach i radość zbiegania pomiędzy statkami w samo południe. Nagle dusza kieruje się w stronę uliczek niedaleko słonego masztu. Wymalowane kobiety kręcą się pośród mężczyzn widocznych w świetle latarni. Ojciec poszedł się napić, jak zwykle zresztą. Mówił, że wchodzi na parę minut, ale minęło już kilka godzin. Mężczyzna pilnujący wejścia tylko się roześmiał, kiedy usiłowałaś mu to wyjaśnić. Zawsze są tylnie drzwi. W alejce dwóch mężczyzn zapędziło kobietę w kąt. Na jej policzkach widać drugi łez. Jest przyparta do muru i odwraca wzrok. Powoli przesuwa się bliżej. Robisz krok w przód, mężczyźni prawie cię zauważają, ale kobieta patrzy na ciebie błagalnie. Takie spojrzenie widziałeś już u nękanych przybłąd. Także u własnej próżno zrodzonej siostry, kiedy ojciec wyjął ją z nieociosanej kołyski i włożył do miednicy pełnej wody. Tamtego dnia byłeś odważny. Nóż jest zapasem biodra. Nagle jest w twoich rękach, a zaraz potem w jego udzie. Jesteś drobny i szybki, ale nie wystarczająco szybki. Palce wbijają się w twoje ramię, a zbłocony bucior pędzi na spotkanie twojej twarzy. Wtedy wszystko tłumi zimna, słonawa woda. Dusza odsuwa się od ciebie, pulsuje pytaniem. Byłeś bardzo odważny, bogowie wynagrodzą ci to w następnym życiu. Dusza Derina wydaje się chłonąć tę myśl, po czym niknie w morskiej mgle skrywającej port. No to dobra, weźmy sztylet. Drobne dłonie chłopca są sztywne, tak, na ręku jest zbyt duży i kosztowny, bo mógł należeć do niego. Na ręku jest wyryta jest litera B. Dobra. W takim razie znaleźliśmy Derina. No i nie mamy dobrych wiadomości. Ale dobra, znaleźliśmy narzędzie mordu. Możemy teraz znaleźć jego również mordercę. Nie będzie zbyt trudna. A sobie zaspoilowałem ten quest, więc... więc dla mnie nie będzie trudne. Ale też... Trochę nieuczciwe mi się to wydaje, bo zabójca spawnuje się zaraz po znalezieniu zwłok Derina. Wcześniej go nie ma. Trzeba właśnie szukać postaci, która gdzieś się tu kręci i ma na imię B. Zaczynające się. O, na przykład jak ten gość, Bergan, który kręci się przy paru zbirach. Siema, chyba mamy coś twojego. No takie samo prawo to stać jak ci facetci ci wchodzący do bordelu. Jeżeli nie podoba im się, co mam do powiedzenia, to mogą iść gdzie indziej. Pokaż mu sztylet, co znaleziono przy Derinie. Twój? Faktycznie mój, ale nikt, kto dotyka mojego sztyletu, nie chodzi z życiem. Za parę miedziaków możesz zachować swój sztylet i swoją dumę? Nie. Nie. Pozbędziemy się gościa. A raczej śmiecia. Dobra. Mamy dwóch zbirów. Nim się zajmie Eder. Ja się zajmę Breganem. Dobra, ty się... Może wiecie co? Anulujcie akcję. Pozycje obronne. Użyjemy zbroi wiary. Trochę przyciszę. Okazuje się, że muzyka w trakcie walki jest dużo głośniejsza i czasami mnie zagłusza. Dobra. Na razie niech trzymamy pozycję, tak. Okej. Zobacz, czy możesz przerwać tego łotra.
To mu nie zadziała na zdrowie. Dobra. Eder trochę oberwał. Dobra, ty zaatakujesz tego zbira tutaj. Okej, on przerwał walkę, więc spoko. Może utrzymać trochę obrażeń od paladyna. Wow! Ty, gościu! Co ty sobie myślisz? Po prostu tak będziesz przerywał walkę? Teraz trzymasz tomem przez łeb. Dobra. Ha! Teleportował się gość. Dobra. No to rozwalam tego gościa. Dobra. Okej, okay, mag trochę obrywa, ale do sobie radę. Okej, okay, kolejny zbir się teleportował. To ten tutaj co stał. No dobra, no to zajmiemy się ich magiem. Znaczy zająłbym się, gdybym mógł. Dobra, Bregan jednak dalej żyje. To zabijmy się najpierw nim. Ty uciekaj stąd. Wow! To nieźle bolało. Okej. Okay. Jakieś szybkie leczenie? Dobra. Nieruchomienie. A, sorry. Ty miałeś rzucać leczenie. Dobra, ty się cofniesz. Ty możesz w zakrycie całunem użyć. Okej, okay, nie cofniesz się. Dobra, przywalisz im. Ty zabij tego zbira. Okej. Okay. Estok. Dobra. Unieruchomiona. Słabo. Chciałem się zakraść do tego maga i go wykończyć. Okej, okay, teraz się możemy zakraść. Okej. Okay. O, on ma chyba jakiś pistolet, tak. Teraz się z nim policzymy. Okej. Okay. Wyjmij swój arkebus. Okej. Okay. Już po magu. Dobra. Okej. Okay. Dobra, trochę oberwaliśmy. Ale bez przesady. Dobra, zobaczmy co oni tu mieli. Solidny skórzany pancerz. To sobie wezmę. Tak, miał pistolet. A nie zamierzam go używać. Dobra. Krapy. A jego grimoire możemy się przyjrzeć. Przemoczony grimoire. Coś ciekawego? Listu. A nie, nie, tutaj ma. Trujący wybuch. To było fajne, to co użył. Krępująca sieć również fajnie wyglądała. Otępiające wyziewy. 300 sztuk srebra. Chyba oszczędzałem na coś srebro, więc... No właśnie, zauważyłem, bo tak sobie pomyślałem, w dwóch poprzednich questach mieliśmy już taką opcję, że chcieliśmy zabić, znaczy no... Już pokonaliśmy głównego złego i on nagle mówi o litości, a my mieliśmy jedyną opcję, że nie, nie ma litości, dobij go. Więc myślę, że to była jakaś rzecz z lochem. Gdybyśmy mieli, tak sądzę, że gdybyśmy mieli loch w naszej warowni, to moglibyśmy go pojmać. No właśnie, ukończono już budowę? Ukończony budowę w zamek. Raz.
Chwila, jeszcze raz. Co z naszymi koszarami? O jest. Jeszcze 24 godziny zostały. Okej, dobra. Później chcę wybudować lochy. Bo nie chcę, żeby z jakichkolwiek kolejnych przygód potencjalni jeńcy się zmarnowali. Nie wiem, co to jeszcze może dawać, ale się przekonamy. W tym czasie trzeba Oddę powiadomić o... tak. Tym, że jej syn zginął jako bohater. Dobra, co możemy zrobić? Może tą dwójkę brzmi najbardziej współcząco. Nie wiem ci, jak ci to powiedzieć, ale on nie żyje. Nie potrafię sobie wyobrazić twojego bólu. Mój chłopiec nie żyje, to niemożliwe. Co się stało? Darin bronił jednej z prostytutek przed grupą zbirów. Był bardzo odważny. Powinnaś być z niego dumna. Łukai szybko podnosi dłoń do ust, jej oczy błyszczą od łez. Bogowie, a co to zmieni? Nigdy nie pozwoliłam, żeby mój chłopiec zginął. Jest jedną z tych kobiet, ale mogę się tylko modlić, by bogowie byli dla niego łaskawi w następnym życiu. Może jest nadzieja dla jednego z moich dzieci. Sądzę, że lepiej znać prawdę, niż nie ustanie się zastanawiać. Dziękuję, że przynosisz odpowiedzi. Proszę weź to. Kilka pamiątek chciałam pewnego dnia dać Derinowi, ale teraz nie będą mu potrzebne. A raczej nie będę mieć kolejnego dziecka, któremu mogłabym je przekazać. Okej, dobra. Mhm. Zobaczmy fanty. A właśnie. Jest jeszcze parę rzeczy, na które chcę. Woskowy twórca została dodana. Co to było? Nie wiem, do listy prac? Woskowy twórca została dodana do listy zadań warowni. Przygoda wygasa za 2 dni. Okej, dobra, czy możemy komuś ją przypisać? Tak, mamy ją. Wygasa za 1 dzień. Nagrody 35% doświadczenia. Herwoskowa forma. Okej, czyli możemy przygody teraz ten. Zarządzanie drużyną. Najemnicy. Okej. Ciekawe, czy ona sama będzie w stanie wykonać to zadanie. Zobaczymy. Hey there. Dobra, ale po kolei. Tak, fanty. Więc jesteśmy z solidny sztylet. Czy mamy pierścień ochrony? Solidny sztylet, mały pierścień ochrony, tak. Dokładnie to dostaliśmy. Więc zobaczmy. To chyba nie będzie celny, solidna jakość. Celność plus 5. Ale nie. Ona się posługuje czy tylko stiletto, ponieważ one mają redukcję odporności. Dobra, ponadto mały pierścień ochrony. Do niego pewnie to niedużo da. Dobra, komu możemy dać? Tobie? No, zobaczmy, kto ma słabe rzuty obronne. Ty masz też słabe rzuty. Ty masz już chyba jeden pierścień ochronny. Nie. Nie, w sumie ona nie masz takich złych poza wolą. Ty? Stłumienie nieszczęść. Ty masz już mały pierścień ochronny. Siega Gwanta. Okej. Co to było? Użytkownik wytrzymałość plus 15. Mimo to nie jest zbytnio potrzebne. Ma inne zaklęcia leczące. Jej możemy to dać. A czy... A, to schowamy. Czy jemu coś da? Nie. Nie stokuje się z innymi premiami. Więc nie. Dobra, to komuś innemu możemy to dać. Powiedzmy, że tobie. Nie ma żadnych rzeczy. Dobra.
A poza tym, jedna rzecz, którą patrzyłem ostatnio, to patrzyłem sobie w różne statystyki moich postaci. Poczytałem też trochę o mechanice gry, jak to działa. Głównie o celności i obronami. Jedna rzecz mnie bardzo zdenerwowała. Dlaczego nasz paladyn ma taką niską celność? On ma 57, paladyn ma tylko 40. Patrzmy. Łotrzyca ma 41. W sumie ona powinna mieć równie dużą celność. Możemy to sobie zobaczyć. Ta. Gdzie to można? Gdzieś tutaj tak klikałem, że pójdę. O, właśnie. Plus 20 za bycie łotrzycą i plus 12 za poziom. Zobaczmy paladyn, jakie ma wartości. Plus 25. Więc to jest chyba tyle samo, co ma kapłan. Nie, kapłan ma plus 20. Ktoś jeszcze chyba miał. O, pieśniarz ma tyle, taki sam bonus do ataku, co paladyn. A wojownik ma plus 30, więc paladyni mają mniejszy bonus do celności niż wojownicy. No, trochę mi się to nie podoba. Ale w każdym razie, co to daje? Jak to się przelicza? Można by powiedzieć, że to jest praktycznie procentowa szansa trafienia, chociaż niekoniecznie, bo gra podczas wykonywania rzutów wykonuje rzut procentowy, czyli losuje kostkę, losuje wartość od 1 do 100, do tego dodaje celność postaci oraz odejmuje wrogą obronę, czyli powiedzmy jedną z tych obron. Tak. I teraz, jeżeli wynik jest od 1 do 15%, to jest pudło, czyli nic się nie dzieje. Jeżeli jest wynik od 15 do 50%, to jest draśnięcie, czyli wszystkie efekty się aktywują, ale są zmniejszone obrażenia. A jeżeli jest pomiędzy 50 a 100, to jest trafienie normalne. Żeby otrzymać trafienie krytyczne, musimy mieć więcej niż 100 w wyniku. I dodatkowo te wartości procentowe pozwalają modyfikować. Jak są takie opcje, powiedzmy, która zamienia 15% draśnięć na trafienia, to oznacza, że ten próg trafienia będzie poniżej 50%. Więc to jest całkiem fajne. I co nam to mówi dodatkowo? No, jeżeli chcemy mieć trafienia krytyczne, jakiekolwiek szanse, musimy mieć więcej celności niż wróg ma obrony w danej kwestii. I ponadto, jeżeli mamy tyle samo celności, co wróg ma obrony, to mamy 50% szansy na trafienie zwykłe i 35% szansy na draśnięcie, 15% szansy na pudło. Więc tyle. Stwierdziłem, że dobrze jest to wiedzieć. Przy okazji mogę wam to porównać, jak się to jest bardzo podobne zasady do D&D. Jeżeli pamiętacie, w D&D plus 1, bronie plus 1 dawały plus 1 do trafienia, to dawało szansę, zwiększało szansę trafienia o 1/20, czyli o 5%. Tutaj jak wiemy, zwiększanie poziomów, czyli celna broń ma celność plus 4. Czyli prawie jak 5% w D&D, więc to jest bardzo podobne. Okej. Więc tak, z ciekawości. Okej, musimy zejść do paprotnego brzegu. Więc tu jest jakieś wyjście? Chyba nie. Chyba musimy tędy iść, tak. Musimy pójść do paprotnego brzegu, żeby znaleźć przywódczynię tych piratów. No, w każdym razie chodzi o to zadanie z latarnią. Więc ru. Nie chcę zatrzymywać, chcę przyspieszyć. Kto nasze koszary, będę patrzył co chwilę. 203 godziny. Zostało rund 4. Nie wiem za bardzo, co to znaczy. No, pewnie się dowiemy. Eksperymentalnie.
Dobra, no, jesteśmy. Sure. Animanta jakiś tutaj jest. Prawie to wygląda jak jakaś emotikona. Dobra. Neodym, co to za gość? Wybaczysz, jestem dość zajęta. Czemu jesteś taka zajęta? Badam obecnie zagadnienie przylegania duszy. Wiadomo, że dusze wchodzące w ciało przy narodzinach i opuszczają je w chwili śmierci, ale wciąż pozostaje sporo pytań, na przykład co sprawia, że się przyklejają, że tak się wyrażę. Co jeszcze mi się mówiąc o przyklejaniu? Dusze zasilają ciało i dają tkankom życie, ale tylko wtedy, gdy dobrze przylegają. Ich rozdzielenie prowadzi do szerokiej gamy przepadłości związanych z duszą, w tym próżno narodzenia. Ale gdybyśmy wiedzieli, jak związać duszę na powrót, moglibyśmy położyć kres dziedzictwu Weidwena. Może nawet zwyciężyć śmierć. Taka jest w każdym razie teoria. Niestety nie znam wyników. Wszystkie potrzebnych mi dania dałem, żeby móc to sprawdzić. Czego dokładnie potrzebujesz? Istnieje pewien manuskrypt zwany twierdzeniami Pangrama. Zawiera spiski z eksperymentów Pangrama na oddzielonych duszach. Podobno gmach objawionych tajemnic przechowuje jego kopię w pradawnym archiwum. Dzieła Pangrama uznawane za jedno z bardziej śmiałych prac w dziedzinie animacji. Nie rozpowszechnia się go raczej wśród nowicjuszy i niełatwo je zdobyć. Może moglibyśmy rzucić na nie okiem. Twierdzenia mogłyby znacznie przyspieszyć moje badania, ale Grimda, najwyższy archiwista, czci Waela, co oznacza, że ma nieco paradoksalne poglądy odnośnie ograniczenia dostępu do wiedzy. A ponieważ nie jest zwolenniczką animacji, zazwyczaj broni mi dostępu do informacji, które byłyby dla mnie przydatne. Może uda się ją jakoś przekonać. Możesz spróbować, ale nie będziesz pierwszym. Popatrz tylko, jak się uskarżam na moje problemy. To przyjemne z twojej strony, że wysłuch... Uprzejmie z twojej strony, że wysłuchujesz moje żale, ale naprawdę powinnam wrócić do pracy. Coś jeszcze? Dobra. A, właśnie. Może jesteś tą animantką, która kupuje relikty od Imalta. Nie wiem, o kim mówisz. Zajmuję się teoriami, a nie składaniem wykopalisk. Okej, dobra. O kimś innym była mowa. Okej, mam kolejne zadanie. O, ale wąska ta mapa. Rezydencja, posiadłość, tak. Muszę już udać do tej karczmy pod osmaloną beczułką. Przekaz nie możemy zobaczyć. Jest tutaj coś ciekawego jeszcze do zrobienia. Mamy kilka dalej tych postaci. Złotych, czy jak to nazwać. Nazwijmy je może postaciami kickstarterowymi. Będzie wiadomo, o co chodzi. Dobra, cej szlachciców, że pewnie nam nie mają nic do powiedzenia. No i dobra, jesteśmy. Gdzie tutaj chyba kilka osób do porozmawiania. Okej, z kim mieliśmy porozmawiać? Bo nie ja, że Czerwony Syntokręt Piracki, elf kamieniem Marwet. Okej, z nimi też porozmawiamy. Aż nie może być tak, że w grze RPG wchodzi się do karczmy i z kimś się nie rozmawia. Okej, wygląda na jakąś scenę. Więcej szlachciców, kucharz, jakaś piwnica. Do piwnicy też zejdziemy. Ale chyba goście nie będą się znajdować w piwnicy. Coś mi mówi. Okej, Steam. Nie musisz się pojawiać tak niezaproszony. Okej, widzimy piratów. Porozmawiajmy z nimi. Nie znamy się i lepiej, żeby tak pozostało. Ktoś w starej latarni w Darze Ondry szukał twojego statku. Nie uważałam cię za kłamcę, przynajmniej zważywszy na to, o co od ciebie słyszałam, ale to nie znaczy, że ci wierzę. Lepiej wyjaśnij, skąd taki ciekawy pomysł. Ostatnia latarniczka codziennie wypatrywała twojego statku. Wszystko jest w jej dzienniku. Nie. Byłyśmy biedniejsze niż mieszkający tam teraz rybacy, ale gdy dowiedziała się, że mamy co jeść dzięki kradzieżom monetom,
Odwróciła się ode mnie. Powiedziała mi, że jeśli nigdy więcej mnie nie zobaczy, będzie to łaska bogów. Nie miałam gdzie się podziać i było mi ciężko, póki nie zostałam kapitanem. Dobra, a co chodzi? Kimkolwiek była, jej cząstka nadal tu jest. Więc niech tam pozostanie. Skończyliśmy. Okej. Okej, ciekawe, czy to można by rozwiązać lepiej. Szybki zapis. Zobaczmy. Czy inna opcja jakoś lepiej podziała? Pozostała tam mimo alderskiego najazdu, chyba na ciebie czekała. Zawsze była oparta. Czasami zapominałam, po kim to mam. Pójdę tam, może uspokoi to duszę na sobą. Spoko. Dobra. Oj, zyskaliśmy doświadczenia sporo. Fajnie. Może tak, może to załatwi sprawę. To powinno. Okej, wygląda na to, że nie ma tu już nic ciekawego. Zejdźmy jeszcze do piwnicy, zanim zaczniemy gadać z przypadkowymi ludźmi. Tam, 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 tam. Bandyci. Okej, dobra, Steam. Wiecie co? Czy mogę to jakoś... Nie, nie teraz. Dobra, może później się tym zajmę. Okej. Jak pogadać z dowódcą bandytów? Najwyraźniej nie. No cóż. Niech sobie bandyce w spokoju. Pogadajmy może z kimś. Może z tym. Hello. Czy to miejsce należy do ciebie? To moja emerytura. Był to kiedyś magazyn, bla 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 bla. Kim jesteś? Bla 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 bla. Nie mówi nic ciekawego. Najmocniej przepraszam. Hej, to ty! Dobrze wiedzieć, że ci się wiedzie. Mieliśmy kilka cięższych dni, ale potem trafiliśmy tutaj. Byli na tyle uprzejmi, że zatrudnili nas oboje. Wszystko wspaniale się układa. Trudno mi opisać, jak bardzo doceniamy to, co zrobiłeś. Inogryt? Ta, to chyba ta... ta kobieta od zatopionego ładunku. Chyba. Wiecie co? Już nie pamiętam. Tak mam słabą pamięć do nazw. Okej. W następnym odcinku porozmawiamy tutaj z tymi osobami. Pójdziemy zobaczyć, odebrać nagrodę za latarnię. A potem, cóż, musimy znaleźć jeszcze... Tak. Dom Hadretów. Tak właśnie. Ktoś wspomniał, że... Taką mi wspomniał, że było napisane, gdzie to znaleźć. Tak, musimy pójść do domu Hadretów i sprawdzić ten certyfikat. A potem, no, chyba już nam tylko zostają katakumby i inne fajne rzeczy. Okej, dziękuję wszystkim za uwagę i na razie. Cześć.